Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów Wam tutaj będę opowiadał o polskiej reprezentacji. Skomentuję decyzję Michała Probierza. Po tym spotkaniu Polska-Ukraina, które Polacy wygrali 3-1, Michał Probierz musiał podjąć decyzję, których piłkarzy skreśli. Jeżeli chodzi o jednego z tych zawodników, to tak powiedzmy sobie szczerze, to los zdecydował za Probierza. I tak, Milik, Bochniewicz i Kałużiński to są ci pechowcy, którzy nie jadą na Euro. Największym pechowcem dla mnie jest Arkadiusz Milik, który w ostatnim czasie był w formie. Co prawda był rezerwowym Juventusu Turyn, ale na tym zgrupowaniu prezentował się wybornie, ale niestety reprezentacja Ukrainy grała dosyć agresywnie w tym towarzyskim meczu, no i były zawodnik Bayernu Leverkusen może mówić o niesamowitym nieszczęściu. Pamiętamy, że ten piłkarz przecież 3 lata temu również przez kontuzję na Euro nie pojechał. Jakoś Milik tych imprez nie będzie dobrze wspominał. Jeżeli chodzi o mundiale, no to Arkadiusz i był w Rosji i w Katarze na tych dwóch wielkich imprezach. Co prawda grał tam niewiele, ale jeżeli chodzi o Euro, no to będzie najbardziej wspominał te z 2016 roku. Ma 30 lat, może za 4 lata jeszcze zagra, ale biorąc pod uwagę tą jego historię kontuzji, no to niewykluczone, że już na Euro nigdy nie zagra. A szkoda, że taki piłkarz nie jedzie na te mistrzostwa. Jeżeli chodzi o kolejnych piłkarzy, no to skreślenie Kałużińskiego wydaje się oczywiste i zrozumiałe. Ten piłkarz został dowołany. Zadebiutował w spotkaniu przeciwko Ukrainie. Ten były zawodnik Lechii Gdańsk, a obecnie tureckiego zespołu Antalyaspor, zadebiutował, nabył doświadczenia, jest młody. Michał Probierz go zna z młodzieżówki. Może za kilka lat przyjdzie jego czas. No po prostu ci inni piłkarze, którzy są w kadrze, jak Taras Romańczuk, Piotrowski, czy Śliszcz, czy ewentualnie Damian Szymański, byli lepsi zdecydowanie. Na pewno ten zawodnik jest rozczarowany, ale tu decyzja Michała Probierza może nie dziwić. Zobaczcie, selekcjoner polskiej reprezentacji nie jest kontrowersyjny. Te jego wybory wydają się oczywiste. No i kolejny piłkarz, którym może mówić o niesamowitym pechu, to jest dla mnie Bochniewicz. Gra regularnie w Herenveen, jakby notował pozytywne opinie, oceny, grał regularnie, ale przede wszystkim jakby w tym meczu nie zaprezentował się zbyt dobrze, no i warto tu podkreślić, przegrał z Uniwersalnością Bereszyńskiego, bo popularny Bereś może grać na wahadle na prawej stronie, ale także kilka razy również grał jako środkowy obrońca, więc to nie dziwi, że Michał Probierz wolał postawić na zawodnika, który jeżeli chodzi o te występy w reprezentacji jest bardziej doświadczony, grał na wielkich turniejach, może zagrać na kilku pozycjach, nigdy nie zawiódł, jeżeli chodzi o te mecze polskiej reprezentacji, więc można powiedzieć, że Michał Probierz dokonuje takich logicznych wyborów. Myślałem, że będzie więcej kontrowersji. Szkoda mi Arkadiusza Milika, ale taki bywa futbol. Ja jestem ogólnie ciekaw, co wy myślicie o tych personaliach, o tych zawodnikach, którzy zostali skreśleni. Jeżeli chodzi o to spotkanie Polska-Ukraina, które Polacy wygrali 3-1, to tutaj nie będę komentował tego meczu, bo jednak ten czas szybko
leci zaraz mecz Polska-Turcja, który dla Was specjalnie skomentuję. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie będą się pojawiać materiały związane z piłką nożną. Będzie tutaj królować polska reprezentacja. W piątek już Euro startuje. No i będę dla Was komentował wybrane spotkania. Jestem ciekaw, jak Wy oceniacie te decyzje, które podjął Michał Probierz. Czy Wam się to podoba? Napiszcie w komentarzach, a jakich wy piłkarzy byście skreślili? Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać moje materiały. Jeśli podoba się wam mój materiał, dajcie łapkę do góry. Także zachęcam do komentowania i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!